również dużo starszy. Pamiętajmy, że Denis jest zawodnikiem, który bardzo szybko rozpoczyna pojedynek. Nie ma tego elementu badawczego. On leci jak przecinak, jak czołg na samym początku walki. I przypominamy, jeżeli Denis dwukrotnie sfauluje, chociażby tak jak w walce z Tyburskim czy ze Szpilką, walka odbędzie się w MMA, a tam Daniel będzie wręcz rekinem w głębokiej wodzie. No nie, tam już nie będzie o czym gadać. No, widzimy bardzo dynamiczny Denis. Ej, ależ potężne uderzenie. Bardzo ładnie teraz Denis Załęcki, prawy długi. Natomiast widzimy tą siłę u Daniela Omierańczuka, że on jak wystrzeli to naprawdę z dużą mocą. I proszę, poszedł do zwarcia, zadał parę mocnych, krótkich uderzeń. Ale Denis pokazał, że nic mu nie jest. Tak, tylko walka dopiero się rozpoczęła. Nieco ponad pół minuty za nami. Żaden z panów nie walczył zbytnio w boksie, raczej Denis właśnie walczył w K1, a Daniel Omielańczuk w MMA. Więc to dla nich też nowość, teraz ładny lewy Denisa. Denis nigdy nie był zawodnikiem, którego kondycja była mocną stroną. Myślę, że tutaj z każdą minutą ten dług tlenowy będzie mniejszy u Daniela. Natomiast Denis Załęcki mówił, że nie był nawet w tak dobrej formie, kiedy walczył z Don Diego, że teraz jest jego doskonała forma. Kto z nich lepiej zniesie trudy pojedynku? Kto z nich pierwszy mocno trafi? Ładny, prawy, prosty. Trzeba powiedzieć, że bardzo ładnie walczy Załęcki. Spodziewałem się zupełnie czego innego, a więc, że wpadnie w rywala i zacznie go mucić, a tu proszę, jaka szermierka. No teraz potworne takie dwa cepy, ale przeszczelone. Natomiast mam wrażenie, że dużo więcej siły w ten pojedynek wkłada Denis, atakuje zdecydowanie częściej. Tak. A Daniel jako stary wieka czeka sobie spokojnie i nie traci sił. Tak, tutaj Daniel na spokojnie prowadzi ten pojedynek. Denis jest bardzo ruchliwy. Cały czas widzimy, że ta lewa ręka działa. Natomiast to może go szybko zmęczyć. I teraz ruszył Daniel. No też zauważmy, jak panowie oddychają. Tutaj już otwarte usta Denisa, a Daniel dalej oddycha przez nos. To też jest bardzo dobry wyznacznik tego, kto jak znosi trudy pojedynku. I uderzenia pod siatką. Denis się z tego wykaraskał. Omielańczuk wspominał, że on nie chciałby znokautować rywala, on chciałby go po prostu bić, karać. No widzimy, że już na twarzy Denisa pojawiła się krew. I teraz! Oj, to było niepotrzebne. Tak, bardzo niepotrzebny był ten cios. Mocno rozkrojony Denis, natomiast tak, już był na deskach i Daniel postanowił dobić. Pytanie, co w tej sytuacji zrobi sędzia, no bo to jednak nie jest MMA. Ale chyba emocje po prostu puściły. Niedozwolony cios na ziemi dostałeś, lekarz musi się zbadać. Nie? Miejmy nadzieję, że Denis będzie walczył dalej. No Daniel, to było niedozwolone, nie? Natomiast to uderzenie faktycznie było dość mocne. Szkoda tego, ponieważ Denis już leżał. Naprawdę było to niepotrzebne. Nieprzemyślane, ale tutaj zadziałał instynkt. No i myślę, że ta dawka właśnie tej złej krwi. Tu ładny podbródek naruszył Denisa. Tutaj uderzenie na tłów i zobaczmy, zawodnik leży i mocno wszedł na podbródek ten cios. Ale widzimy, że tam Katmeni na tą chwilę bardziej chyba zajmują się rozcięciem. Denis chciał wstać, ale Katmen go przed chwilą zatrzymał. Oj, szkoda, gdyby ten pojedynek się miał tak zakończyć. Mam nadzieję, że tutaj z Denisem będzie wszystko ok i walka będzie kontynuowana. Zresztą zostało tylko 15 sekund około pierwszej rundy. No duży błąd Daniela Omielańczuka. Wiemy natomiast, czym jest spowodowany. Tak. Duża złość i dużo złej krwi. A Daniel, który postanowił przemilczeć to wszystko i nie udzielać się na konferencjach za bardzo wobec Denisa, teraz ma w końcu szansę się zrewanżować za wszystkie słowa. To jest to, o czym mówiłem, że Daniel po raz pierwszy do walki wychodzi z takim ładunkiem emocjonalnym. I właśnie bardzo byłem ciekawy, jak on w sobie stłumi te emocje. Jak sobie poradzi z tym, tak.
Jak myślicie, panowie, czy walka poleci dalej, czy... No, na tą chwilę Denis ma czas na to, aby dojść do siebie. Tam Katmeni zajmują się rośnięciem, które nie jest wynikiem tego faulu. No powiem szczerze, że gdyby kolejna walka się tak zakończyła, nie byłoby dobrze. No, nie byłoby. My chcemy to oglądać. Panowie Katmeni, jako widzowie bardzo to prosimy. Wydaje mi się jednak, że wszystko zależy tutaj od Denisa. Czy on wyrazi chęć podjęcia dalej walki? Też dla widowiska jest dobra ta przerwa, ze względu na to, że Denis troszkę teraz ma czas, żeby też jednak uspokoić oddech. Zaraz będzie przerwa między rundami, jeżeli będzie walczył dalej. Denis wstaje, walczymy, nareszcie, panie i panowie. Powiem szczerze, że już się bałem. Natomiast tutaj jest minus jeden punkt, czyli ten knockdown dla Daniela po prostu nie będzie się liczył. Bo tak to minus jeden punkt miałby Denis, tak to obaj i walczymy dalej. Swoją drogą uważam, że też słuszna decyzja, bo ten cios naprawdę był znaczący. Tak, oczywiście. Tak więc runda nam się właśnie skończyła. Pytanie, kto ją wygrał, pomijając tę jedną sytuację? Mamy nadzieję, że to się więcej nie wydarzy i pojedynek będzie, mimo tej dawki emocji, kontynuowany w sportowej atmosferze. I też dobrze, że panowie mocno odpoczęli. To zwiastuje jeszcze większe emocje. Tak, myślę, że ta przerwa plus przerwa między rundami spowoduje, że tutaj będziemy widzieli bardzo dynamiczny pojedynek. W taktyce Daniela jest zamykanie Denisa na siatce. Słyszymy to z jego narożnika. Tam można wykorzystać chociażby różnicę kilogramów. Tutaj bardzo ładna wymiana. Mocno, mocno wchodzi znowu na kolanach Denis. Dobrze, się powstrzymał Daniel. Oj, bardzo przewidywalny był ten długi prawy, ale był też bardzo mocny. Gdyby taki cios doszedł celu. Natomiast zamknięty znowu na siatce Denis. No i no tak, proszę, niepotrzebnie. Dojście do nogi, no to nie jest boks. Denis pokazał uderzony, choć miałem wrażenie, że to akurat z drugiej strony. To tutaj prawda jest taka, że Denis nie może wchodzić w nogi. Nie może wchodzić w nogi. No i tutaj pierwszy dopuścił się faulu Denis Załęcki, wchodząc w nogi. A faule to MMA. O ile sędzia zaliczy to jako faul, tak, no, mi się wydaje. Musi zaliczyć, no nie ma innego wyjścia. Ciekawe. No ale jeżeli mamy już Denisa wchodzącego w nogi, to możemy się spodziewać, że tutaj te faule będą występować. Ewidentnie Denis nie chce być zamykany na siatce, teraz ładnie zszedł z tym prawym. Natomiast krzyczy narożnik Daniela, że Denis już nie ma siły. Że nie wypuszczaj go, oj. Odrzucił, tak. Coś odkrzyknął do Daniela. Tak, tutaj liczenia nie było, to było odbicie się od Daniela Omielańczuka. Mocne, bo obecnie z drugiej strony. No, teraz była próba łokcia w wykonaniu Denisa Załęckiego, to jest faul. Oj, Daniel mocno poirytowany tym kładzeniem się Denisa, a Denis jest odliczany 3, przez sędziego. Zaczynają się przypominać 5, koszmary, 6, które Denis miał w pojedynku, 7, czy to z Tyburskim, 8, czy z Arturem Szpilką. To też, kiedy leżał, próbował kopnąć Daniela, a więc... Tak jak powiedziałeś, zaczyna się oj. Ucieczka. Tak, tutaj już to, co Denis miał do zaoferowania, czyli siłę ciosu. No i kopnięcie. Nie bij. To Daniel, był według nas drugi faul. Będzie MMA. Jeżeli będzie MMA, to będzie bardzo ciekawe. Wychodzić w MMA z gościem 115 UFC. Nie, Denis, nie chcesz przechodzić do MMA z Danielem Omielańczukiem. Minus jeden punkt. Pytanie, czy sędzia wejście w nogi liczył jako MMA? Czy jako faul? Denis zawsze mówi, że kiedy on kopie, on nie robi tego specjalnie. To są jego automatyzmy. Pytanie, czy wierzy w to Daniel Omielańczuk? Nie wierzę, rozmawiałem z nim. Dobrze, mamy dalej stójkę jednak. Nie było drugiego faulu. Tak. Ale jeżeli Denis jeszcze raz zrobi taką akcję, to będziemy mieli MMA. Dawaj, Daniel. Denis kładzie się bez ciosu.
ale takie usiło. Rzucił się od razu i ponownie posyła na deski. No nie wygląda to dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, jest koniec rundy drugiej. Czy nie będzie chciał walki, będzie jej unikał. Daniel bardzo mądrze robi dalej swoje, nie przejmuje się tym wszystkim. Denis teraz długo czeka, tak jakby chciał raz, a porządnie skontrować. Oj, chyba tam zaczepił palcem w oko Denis. Ale jeżeli to jest faul, ale palec w oko to faul. Czy mamy MMA? No powinno być. Czy sędzia? Nie, Daniel nie chce korzystać z przerwy. Daniel chce walczyć dalej. Ta mnogość fauli naprawdę już się nam mocno namnożyła. I znowu jesteśmy blisko siatki. Daniel zaraz znowu zamknie tutaj Denisa. Świetnie obronił ten prawy. Tak, wejście w nogi. Tak. I uderzenie. Ale to był faul w wykonaniu Denisa. Oczywiście. I tutaj krzyczy narożnik. Czy to będzie drugi faul? Czy sędzia uzna to w ten sposób? No, no nie wolno w boksie wchodzić w nogi. Na pewno nie jest teraz dobrze Denisowi. Słyszy to, co krzyczy cała hala. Ale to Daniel otrzymuje minus jeden punkt za ten cios w parterze. Od Szymona. I Denis też chyba otrzymuje minus punkt. Tak, zawierzanie. Co w tym momencie, jeżeli dobrze liczę, a umiem liczyć do dwóch, powinno oznaczać, panie i panowie, że ta walka odbywać się będzie w MMA. A więc zobaczmy na decyzję sędziego, czy tak też będzie. Natomiast Denis Załęcki kłóci się teraz z Piotrem Jaroszem, ale jest jakaś przerwa. Nie wiem, czy to nie po to, żeby zdjąć buty zawodnikom. Denis jest wściekły, ale chcielibyśmy, żeby on tę wściekłość przekierował na Daniela Omielańczuka, a nie na sędziego Jarosza, który siedzi teraz jak szef. Prawda jest taka, że w mojej ocenie Denis się znacznie wcześniej dopuścił tych dwóch fauli. Oczywiście. I teraz tłumaczenie sędziemu. Sędzia Szymon Bońkowski odsuwa Denisa. Pytanie jeszcze, ile zostało czasu? 2 minuty 15 sekund. No i dziękuję za odpowiedź. A więc sporo, aby można było tą rundę jeszcze zrobić. No niezwykle ciekawy jestem i ja sobie życzyłbym, aby ta walka już była kontynuowana w MMA. Walczymy dalej boksersko. Taką komendę wydał sędzia główny. No cóż, nie słyszeliśmy tego, co mówili do siebie sędziowie. Także pojedynek dalej toczony w boksie. Teraz ładny lewy w wykonaniu Denisa. A teraz mocna ucieczka. Słyszą państwo, jak reaguje publika. Denis się przewraca, a Daniel idzie za nim. Oj, Denis sam uderza na ziemi. Zdecydowanie Denis nie wytrzymuje ciśnienia. Znowu przerwa. I znowu skandowanie publiczności. Przerwa. Czy to jest przerwa na zdjęcie butów i walkę w MMA? No czekamy, czekamy, ale chyba się nie doczekamy. Minuta 44 do zakończenia pojedynku. Dużo osób wchodzi do klatki. Wygląda na to, że Denis wychodzi z klatki swoją drogą. Panie i panowie, ten pojedynek miał specjalne zasady, że jeżeli nastąpią dwa faule ze strony Denisa, to zmienia się formuła. Tak też właśnie się w tym momencie dzieje i ten pojedynek będzie kontynuowany w formule MMA! I słyszą państwo publikę, czy Denis zawalczy. Bo Denis ma duże pretensje. Tutaj coś kłóci się jego narożnik. Denis też, ja mam nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś wielkiej awantury. Daniel już nie ma butów, on już chce się bić. Natomiast narożnik Denisa mocno się wykłóca. Dyskutuje. Ale zasady były ustalone dużo, dużo wcześniej. Jestem pewny, że Denis Załęcki, jak ale jego Denis narożnik zna. Wychodzi z klatki. Te reguły. Woła jeszcze sędzia Denisa. Czyżby Denis nie chciał kontynuować starcia? Jaki pozostał, czyli minuta. Denis wchodzi do klatki. MMA. Ale w butach.
No myślę, że Danielowi tutaj te buty naprawdę nie będą robić różnicy. Oczywiście, że nie. Oj, dużo się dzieje. Chcielibyśmy słyszeć to wszystko. Wściekły jest narożnik. Piotr Jarosz spokojnie tłumaczy teraz dalej zasady i wyjaśnia, dlaczego podjął taką decyzję. Natomiast umowa była jasna. Trzy razy Denis dostał minusowe punkty za faulę, a po dwóch już mieliśmy mieć MMA. Tak, tak. I był też również wejście w nogi, które wcześniej było w rundzie drugiej i one nie było odnotowane jako faul. Był palec w oko również odnotowany jako palec, jako nie faul. Ochrona zastawia Denisa i Daniela Omielańczuka. Przychodzi więcej ochrony. Denis krzyczy na Daniela. Denis, zachowaj siły. Bo przez te niespełna dwie minuty naprawdę się przydadzą. No chyba, że... Ale Denis wychodzi z klatki. Nie no, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Nie wiem co tutaj się dzieje, co chce osiągnąć Denis Zawoński. Miejmy nadzieję, że Denis wejdzie do tej klatki, ściągnie te buty i zawalczy. Myślę, że nie buty tutaj są przeszkodą, aby kontynuować ten pojedynek. Natomiast narożnik Daniela zakłada na niego koszulkę, rash guard. Ale jeżeli zawodnik opuszcza klatkę, to też nie jest tak, że on może po chwili wrócić i powiedzieć, ja chcę kontynuować ten pojedynek. Denis Załęcki, wychodząc z klatki, zdecydował się poddać ten pojedynek. No szkoda, szkoda dla widowiska, że tak się to kończy. Na pewno widzimy, że Denis dalej stoi przy klatce. Pytanie, co ustalili z sędzią Jaroszem, bo ja nie widziałem, żeby sędzia pokazał znak, że jest koniec. Ale w środku jest też Arek Pawłowski. I czy to oznacza koniec? Denis zakłada szczękę z tego, co widzimy. Ale... Tak, sędzia stoi z Danielem Omielańczukiem. No panie i panowie. To nie może tak działać, że Denis decyduje. Panie i panowie. Zwycięzcą pojedynku przez dyskwalifikację, a konkretnie rezygnację Denisa z walki, Daniel Omielańczuk! Daniel Omielańczuk, zwycięzcą pojedynku przez dyskwalifikację, Denis Załęcki opuszcza klatkę, poddając w ten sposób pojedynek. No tak jak powiedziałeś, no nie może, co by nie było, czy sędziowie mieliby rację, czy nie mieli, sędziowie decydują o pojedynku. Nie wiem, jaki tok myślenia tutaj był, no bo skoro były ustalone reguły... Co się wydarzyło? Ktoś się kładzie bez ciosów, uderza wyżej. Ja przyznaję się, przesadziłem w pierwszej rundzie, ale przez to, że tak jak powiedziałem, go nienawidzę, a potem było widać, co się wydarzyło. Natomiast była umowa, że po dwóch faulach będziecie walczyć w MMA. Czy Denis odmówił tego, ponieważ my tego nie słyszeliśmy? No spytaj się jego. Zaczął krzyczeć, że z operacji nie będę, żebym się honorowo zachował, ale czy on się honorowo zachowuje? Nie. Nie ma sensu, wszyscy widzieli, co się stało. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy mi kibicują i chcę pozdrowić moje córki. Pola i Martysia, kocham was. Czyli rozumiem, że ty to zwycięstwo odbierasz jako pełnoprawne zwycięstwo, po prostu Denis nie chciał z tą walczyć dalej, tak? Dokładnie tak. Panie i panowie, Daniel Omielańczuk, zwycięzca!